sprawdzam, czy informacje na temat zwierząt, które mi przesyłacie, są prawdziwe. Słyszysz słowo ślimak, to zapewne masz w głowie takiego oto słodziaka z pczółkami, którego wystarczy posypać szczyptą soli i jest po nim. Więc ciężko sobie wyobrazić, że jego kuzyn może być twardym i bezwzględnym mordulcem. A mowa tu o ślimaku stożkowym. Przebiegły zabójca z twardą muszlą i ultrajadowitym harpunem, którym w sekundę likwiduje ofiarę. Oto Keanu Reeves wśród ślimaków. Ślimak stożkowy naturalnie poluje na ryby czy inne ślimaki. Do swojej ofiary skrada się powoli, ale jak już jest w zasięgu harpuna, błyskawicznie ją żądli i całkowicie paraliżuje w ciągu kilku sekund, po czym połyka w całości. Jad stożka jest tak toksyczny, że jak zaczniesz go tykać, to też możesz skończyć jak ta ryba, no może poza tym połknięciem w całości. Siła jadu zależy od gatunku, ale ten najsilniejszy w zagranicznych źródłach bywa nazywany ślimakiem papierosowym, a to dlatego, że jak cię dziabnie, to jedyne co zdążysz zrobić przed śmiercią, to wypalić jednego papierosa. Na jego jad nie ma też antytoksyny, więc leczenie ogranicza się do próby utrzymania człowieka żywego do czasu, aż jad sam przestanie działać. Na całe szczęście ten ślimak nie występuje w Polsce.